Publicznych. Ja nazywam się Mateusz Marzuch, jestem rzecznikiem prasowym Młodzieży Wszechpolskiej, ale również dzisiaj przewodniczącym tego zgromadzenia. I na początku chciałem poprosić o opuszczenie tego zgromadzenia pana Andrzeja Hadacza wraz z całą swoją świtą. Pana w szarym kaszkiecie również proszę o opuszczenie zgromadzenia. Tak. Przepraszam najmocniej w takim razie. Ktoś źle poinformował. Pan zostaje. Witam serdecznie jeszcze raz na zgromadzeniu tutaj pod ambasadą Stanów Zjednoczonych na pikiecie, na której chcemy zaprotestować przeciwko uchwalonej tej nocy ustawie 447. Ja tutaj na początku nie będę przedłużał swojej wypowiedzi, więc poproszę na początek o zabranie głosu kolegę Roberta Winnickiego, posła na Sejm RP, prezesa Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy zgromadzili się. Witam bardzo serdecznie w tych wszystkich, którzy w tak krótkim czasie zgromadzili się tutaj dzisiaj. Ogłosiliśmy wczoraj wieczorem tę pikietę jako spontaniczną reakcję na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, co tak naprawdę wszechwpływowe lobby żydowskie wyprawia w Stanach Zjednoczonych przeciwko Polsce i polskim interesom. Także dziękuję serdecznie za to, że stawili się dzisiaj działacze Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, wszyscy Państwo zrzeszeni, niezrzeszeni, wszyscy ci, którzy mogli dzisiaj tutaj dotrzeć tak na szybko, gorące polskie serca, tak? I umysły. Bo sprawa jest poważna. Sprawa jest poważna, a niestety jest bagatelizowana przez polski rząd. Dzisiaj i media oczywiście też. Szanowni Państwo, myśmy zaczęli ten bój w grudniu ubiegłego roku. Jako pierwszy poseł zgłosiłem interpelację w tej sprawie, czekając ponad miesiąc, żeby MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych się wypowiedziało. I chciałem Państwu na początek tej naszej manifestacji pewną historię przedstawić, jak się rzeczy mają po kolei, jak wyglądały te fakty. Po pierwsze, mamy do czynienia z kompletną biernością rządu i MSZ-u w tej sprawie. W grudniu na moją interpelację, na którą odpowiedź przyszła w styczniu, minister spraw zagranicznych odpowiadał tak, że po pierwsze, od lat Polska jest poddawana naciskom w sprawie roszczeń, że od lat na różnych spotkaniach, przy różnych gremiach mamy do czynienia z ofensywą środowisk żydowskich w sprawie roszczeń majątkowych. Czy Państwo kiedykolwiek słyszeli, żeby stało się to przedmiotem debaty publicznej w Polsce? Nie stało się. Tak ważną informację rządzący ukrywali, czy poprzedni rządzący, czy obecni rządzący, ukrywali przed społeczeństwem przed lata. Ukrywali przez lata, co więcej, zaprzeczając i wyśmiewając tych, którzy, tak jak pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, tę sprawę podnosili od lat. Tak środowiska narodowe, jak właśnie niezależni dziennikarze i publicyści. Były zarzuty, były opowiadane bzdury, że to spiskowa teoria dziejów, że to oczywiście antysemityzm, mówić o tym, że są środowiska żydowskie, które domagają się od Polski wysokich odszkodowań. Mój Boże, za co odszkodowań, tak? Które mają olbrzymie roszczenia majątkowe. A to są po prostu fakty. A to są po prostu fakty, które w ostatnim pół roku zaczęły się z iście diabelskim tempie materializować. Dlaczego mówię od pół roku, szanowni państwo? Nawet dłużej, bo oczywiście jest też wiedza rządu o tym, że te ustawy były procedowane w Stanach Zjednoczonych od roku. Od roku trwała praca nad tymi ustawami w Kongresie Amerykańskim. To pierwsza rzecz. Musiało być to jasne podczas wizyty Donalda Trumpa w lipcu ubiegłego roku, jak się sprawy mają. I powiem Państwu więcej. Uważam, że odpalenie przez rząd kwestii odszkodowań
roszczeń odszkodowania od Niemiec w sierpniu było zupełnie nieprzypadkowe. Było z tym związane, bo oni już wtedy mieli jednoznaczny sygnał, że taka sprawa jest i toczy się w Stanach Zjednoczonych. Problem polega na tym, szanowni państwo, że ostatecznym efektem nie będą odszkodowania, które Niemcy wypłacą Polsce. Dlaczego? Bo nie jest to kwestia prawa. Prawo jest tutaj tylko narzędziem, jest pretekstem, takie czy inne uchwalane. Najważniejszym, najistotniejszym elementem jest siła polityczna. To znaczy, czy państwo polskie ma siłę polityczną wyegzekwować od Niemiec odszkodowania, czy państwo polskie ma siłę polityczną obronić się przed roszczeniami żydowskimi wspieranymi przez aparat państwowy Stanów Zjednoczonych. I to jest sedno sprawy. Więc jeśli dzisiaj ktoś stawia temat w ten sposób, że pojawiają się takie głosy, słyszę takie głosy z obozu rządzącego, zapłaćmy olbrzymie odszkodowania, roszczenia, nieuprawnione roszczenia, o tym też sobie powiemy. Dlaczego są to roszczenia zupełnie nieuprawnione? Dlaczego są tak kuriozalne? Zapłaćmy organizacjom żydowskim w Stanach Zjednoczonych, a sami domagajmy się odszkodowań od Niemiec, to jest zupełna pułapka logiczna. To jest zupełne zaprzeczenie temu, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość. A rzeczywistość dzisiaj wygląda tak, że Polska nie posiada instrumentów politycznych, siły politycznej nacisku, żeby wyegzekwować odszkodowania od Niemiec. To pierwsze. Po drugie, roszczenia żydowskie wobec Polski są nieuprawnione. Powiedzmy sobie raz to jasno. Powiedzmy sobie jasno, że mamy do czynienia z gangiem wyłudzaczy. Z międzynarodowym gangiem hochsztaplerów i wyłudzaczy. I to, co próbuje, do czego próbuje się Polskę dzisiaj zmusić, to jest już rzecz opisana dekady temu. Profesor Norman Finkelstein napisał Holocaust Industry, przedsiębiorstwo Holocaust. Robienie olbrzymiej kasy, olbrzymich pieniędzy na tragedii, na cierpieniu milionów w czasie II wojny światowej. Witamy bardzo serdecznie panią dr Mirę Modelską-Krycz. Też myślę, że zabierze tutaj dzisiaj głos, bo to ona zaczęła w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii właśnie nagłaśniać. Bardzo serdecznie witamy pani profesor. Zapraszamy tutaj. Będziemy prosili o zabranie głosu również. I to Polonia właśnie, nie MSZ, nie nasze służby, nie media polskie i polskojęzyczne, oprócz obecnych tutaj również blogerów, niezależnych twórców, mediów narodowych, tych wszystkich, których dzisiaj serdecznie witamy, bo to oni decydują o tym, że przekaz dociera do Polaków. Bardzo serdecznie ich tutaj również dzisiaj witamy. Szanowni państwo, więc sprawy się w ten sposób toczą. Jest milczenie. Jak odpowiada MSZ na moją interpelację z grudnia? Odpowiada, że nie można tej regulacji oceniać, dopóki nie zostanie uchwalona, ponieważ jest na to przedwcześnie. No jakiś absurd, jakiś totalny absurd. Wiadomo, po co jest to robione. Wiedzą o tym doskonale środowiska żydowskie w Stanach. Wie o tym Polonia, która walczy, próbuje, tak jak właśnie tutaj bohatersko pani dr Mira Modelska-Krycz, temu przeciwstawić się. A MSZ nie wie. Nie wie, jak to może skutkować do Polski. I nie wie, a co tam jest napisane, szanowni państwo, bo to jest istota. Co jest napisane w tej ustawie? Otóż w tej ustawie jest napisane, że administracja amerykańska będzie teraz wprzągnięta w proces oceniania. Będą oceniali, w jaki sposób są zrealizowane roszczenia, bądź nie są zrealizowane na terenie państw Europy Środkowej zwłaszcza. I wiadomo, że to są przede wszystkim środowiska żydowskie i wiadomo, że 90% tych roszczeń to jest Polska, tak? Więc tak naprawdę jest to ustawa o Polsce. W 90% jest to ustawa przeciwko Polsce. I każdy, kto ma rozum, kto ma wiedzę historyczną, kto potrafi dodać 2 do 2, doskonale się orientuje, na jaki temat jest to ustawa, a MSZ w styczniu nie wie, nie wypowiada się. Tak? I to jest skandal, proszę państwa. 9 stycznia zabieram głos z mównicy w tej sprawie. Mówię, Waszczykowski wtedy odchodzi z urzędu. Apeluję, żeby wyjaśnić tę sprawę, żeby parlament polski zajął się tą sprawą. Proszę państwa, w styczniu. Styczeń, luty, marzec, prawie cały kwiecień.
prawie 4 miesiące bezczynności polskich władz i MSZ-u. 4 miesiące, podczas których trzeba było politycznie pracować, podczas których trzeba było tłumaczyć Amerykanom, że jak chcą mieć tutaj tarczę i flankę, to muszą również wykazać, że są sojusznikami, a nie, że są nadzorcami. I to jeszcze w imieniu izraelskim. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne i dlatego śmiem twierdzić dzisiaj, że postawa rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec Izraela to jest postawa nie na klęczkach. To jest postawa pełzania wręcz. Dzisiaj rząd pełza przed Izraelem. Proszę Państwa, równolegle do tych działań prawnych, które się odbywają, ma miejsce akcja propagandowa. Nie od dzisiaj, nie od ubiegłego roku, od lat i od dekad. Portretowanie Polaków jako nazistów, portretowanie Polaków jako współsprawców Holokaustu. Te wszystkie obozy śmierci, które się pojawiają, polskie obozy śmierci, tak? To wszystko jest element tej strategii, której nie chodzi tylko i wyłącznie o kasę. Roszczenia są jednym z głównych, ale nie jedynym elementem. Są dwa zasadnicze elementy tej nagonki na Polskę, którą urządza Izrael i środowiska żydowskie na świecie. Pierwszym elementem, pierwszym albo drugim, ale jednym z dwóch fundamentalnych elementów jest to, co nazywamy właśnie Holocaust Industry, przedsiębiorstwo Holocaust i pewien mit Holokaustu. Bo oprócz realnej zagłady, realnego ludobójstwa, które miało miejsce w czasie II wojny światowej, Izrael jako swój polityczną broń w latach 60., od lat 60., ma właśnie mit Holokaustu. Ten mit Holokaustu składa się z dwóch zasadniczych tez. Po pierwsze, zasadniczo narodem cierpiącym w czasie II wojny światowej byli tylko i wyłącznie Żydzi, tak jako zbiorowość. Żaden inny naród nie doświadczył tego, co Żydzi, czyli ludobójstwa. To jest kłamstwem, to jest pierwsze kłamstwo mitu Holokaustu. A drugi aspekt mitu Holokaustu to jest twierdzenie, że wszystkie narody pozostałe były albo sprawcami, albo współsprawcami. Dlaczego? Dlatego, że to jest potrzebny Izraelowi element pałki politycznej i walki politycznej, bo potem przywódcy Izraela tak odpowiadają na każdą krytykę swojego państwa i swoich poczynań. Wy jesteście antysemici. Wy jesteście współodpowiedzialni za Holokaust, tak? Tak właśnie to wygląda. To jest pierwszy element. A drugi element, no to właśnie roszczenia. Te roszczenia, których oczywiście podbudową jest oskarżenie Polski i Polaków o to, że współodpowiadają za Holokaust. I proszę Państwa, kiedy dzisiaj pan prezydent Duda staje obok prezydenta Izraela. Raz. Kiedy pan prezydent Duda staje dzisiaj obok prezydenta Izraela, a prezydent Izraela kłamie na temat historii, kłamie na temat lat 40. i pan prezydent Duda milczy i przemila się i przeprasza, to jest właśnie to, co nazywamy postawą politycznego pełzania. I nikt nie będzie Polski szanował. I to nie jest tak, proszę Państwa, że mamy jakiś incydentalny spór z Izraelem na temat ustawy o IPN-ie. Bo ta ustawa była, jest i będzie potrzebna. I będziemy jej bronić również, tej ustawy o IPN-ie, bo to jest również element tej walki, która się toczy, nie tylko roszczenia, ale w tym kontekście właśnie ustawa o IPN-ie. Proszę Państwa, kiedy pan prezydent Duda przeprasza, to przecież chodzi o to, że traci okazję do wyartykułowania prawdy historycznej, bo nie potrzebujemy nawet polityki historycznej. My potrzebujemy mówić o faktach historycznych. Tracą tą okazję, tulą ogon pod siebie, są pokorni, a to tylko rozzuchwala agresora. Ponieważ, szanowni Państwo, od kilku miesięcy mamy do czynienia, i trzeba to jasno powiedzieć, z polityczną, dyplomatyczną agresją Izraela i środowisk żydowskich na Polskę. To jest regularna agresja. A nie przed agresorem nie broni się w ten sposób, że otwiera mu się bramy.
Mamy do czynienia z jednoznaczną agresją. Mamy do czynienia, szanowni państwo, z potężnym lobby żydowskim w Stanach Zjednoczonych, które jest o wiele potężniejsze niż to, co może wywalczyć Polska. I w tej sytuacji musimy się uzbroić w cierpliwość na dekady walki o dobre imię Polski i Polaków, ponieważ ten Holocaust Industry, to przedsiębiorstwo Holocaust, które próbuje nas dzisiaj zaszufladkować razem z Niemcami, a nawet bardziej niż Niemców, bo oni już zapłacili to, co mieli zapłacić. Teraz to my mamy płacić. To on nas chce się dziesiątków miliardów dolarów, a może i więcej. To przedsiębiorstwo będzie działało i my musimy w ramach naszej polityki mówiącej o prawdzie historycznej, w ramach spotów. Ja się pytam, gdzie jest Polska Fundacja Narodowa ze spotami za dziesiątki milionów złotych, które powinny iść na całym świecie. Cały świat powinien dzisiaj słyszeć o prawdzie historycznej, bo mamy na to pieniądze w Polsce, żeby się bronić, więc brońmy się i mówmy o prawdzie. Pytam się, gdzie są ci wszyscy, którzy tyle mówili przez lata o godności, o wstawaniu z kolan? Gdzie są ci wszyscy politycy partii rządzącej? Tchórzą. Po prostu tchórzą. Rządzą nami niekompetentni tchórze i dlatego my dzisiaj tu jako Polacy, jako narodowcy, jako patrioci musimy stać i bronić polskich interesów. I musimy nagłaśniać. Bo to nie jest, szanowni państwo, tak, że jak będziemy o tym milczeć, to sprawy się same rozwiążą. Nie, problemy będą się pogłębiać. Ale dzisiaj trzeba jasno zadeklarować. Nie zapłacimy organizacjom żydowskim, które chcą mienia bezspadkowego. Bezspadkowe mienie, kuriozum w skali świata, szanowni państwo. Kuriozum w skali świata. Nie zapłacimy ani złotówki. To musi być jasna deklaracja dzisiaj wszystkich Polaków. To musi być jasna deklaracja, która popłynie od rządu, od prezydenta. Nie będziemy płacić hochsztaplerom, wyłudzaczom i złodziejom. I taki musi być nasz przekaz. To w jakiej Polsce? Pani profesor, zapraszam tutaj, żeby powiedzieć parę słów w tych okolicznościach, tak, przy pięknym wiosennym deszczyku. Jak się zaczął ten bój w Stanach Zjednoczonych, który pani profesor, pani doktor rozpoczęła? Dobrze, panie pośle. No więc ja już zdecydowałam, że podaję pana kandydaturę na prezydenta. No bo jeżeli pan jest jeden jedyny, który walczy w sprawach polskich, no to chyba zasługuje pan na to. Więc ja jako człowiek nauki chcę się do czystej faktografii. Otóż ustawa S-447 bazuje na tak zwanych wskazaniach teresińskich. Wskazania teresińskie są najwyżej rekomendacją. To nie jest prawo. I jedyne uprawomocnienie tego to jest właśnie głosowanie tego w najwyższej instytucji ustawodawczej, a więc w amerykańskim kongresie. Do momentu głosowania nad ustawą S-447 w amerykańskim kongresie wszystkie ustalenia teresińskie były tylko ewentualnie wskazówkami czy też intencjami jakiejś grupy. A więc kongres, amerykański kongres uwiarygodnił i nadał im jakoby legalny charakter, ale tam nie ma nic legalnego. Każdy kongresmen czy senator nie ma obowiązku bycia prawnikiem, ale ma obowiązek korzystania z prawników w swoich biurach. I to oznacza, tak bardzo wierzyliśmy przez lata PRL-u w amerykańską, prawda, praworządność. A tutaj to jest przykład właśnie zaburzenia tej praworządności, bezprawia. Jeżeli najwyższa instytucja ustawodawcza bezprawiu nadaje charakter prawny. Także jest to dla mnie, jeszcze w dodatku, ja prawda, jako wykładowca akademickiemu, jest to dla mnie wielki ból, wielka porażka. I gratuluję panu odwagi cywilnej
i wszystkim Państwu, że jesteście w stanie to zidentyfikować, określić i walczyć. I teraz nasz rząd musi pokazać, po której jest stronie i jaki naród reprezentuje. I nie może być tak w Stanach Zjednoczonych, jeżeli jest, czy to jest miasto, czy to jest stan, czy to jest county, i reprezentacja jest wprost proporcjonalna do obywateli. To znaczy, jeżeli w jakimś mieście czy stanie jest 50% czarnych, to musi być 50% czarnych w reprezentacji władz państwowych. Ostatni census w Polsce stwierdził, że mamy 96 czy też 97% katolików. A więc ten punkt, łaciński punkt widzenia, łacińskie ustawodawstwo musi reprezentować nasz rząd, w przeciwnym razie no, powinien reprezentować może inny kraj. Przecież w końcu to, co ja mówię, nie jesteśmy kolonią Tajlandii. Więc dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy Pani Doktor. Ja tylko wspomnę, bo może nie każdy kojarzy, że Pani Doktor jest wykładowcą Uniwersytetu w Georgetown, pracowała w Białym Domu. Dziesiątki lat spędzonych w Stanach, ogromna kariera w instytucjach międzynarodowych, przy ONZ-cie, dobrze pamiętam, tak? World Bank. Banku Światowym, także osoba niezwykłej wiedzy. I jeszcze raz dziękujemy, bo niestety jest taka sytuacja, że to Polonia walczy w Stanach Zjednoczonych o interesy Polski i dziękujemy. Chciałem tutaj, korzystając z licznej obecności kamer, właśnie niezależnych telewizji, blogerów i tak dalej, bardzo serdecznie podziękować Polonii, która wbrew rządowi, wbrew polityce rządu, walczy o polskie interesy. Walczy o polskie interesy. Dziękujemy Wam, rodacy, że nas wspieracie właśnie tam za oceanem, bo bez Was naprawdę bylibyśmy tutaj osamotnieni. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych był między innymi pan wicepremier Gowin. O co zabiegał pan wicepremier? Nie o to, żeby nie była przyjęta ta ustawa. On odwiedzał Muzeum Holokaustu i bił pokłony przed, nie wiem, swoim suwerenem prawdopodobnie, tak? Bo na pewno nie przed Polakami i przed polskim interesem narodowym. No taką mamy niestety sytuację. Przekazuję głos następnemu mówcy. Zwłaszcza, że deszcz przestał padać. Będziemy... Szanowni Państwo, pogoda nam niestety tutaj nie sprzyja dzisiaj, więc jeszcze tylko krótko słowem zakończenia. Jak nam pokazał ostatni czas, te wszystkie wydarzenia, które mieliśmy przed uchwaleniem tej ustawy, nie były przypadkowe. Nie była przypadkowa cała kampania z Polish Dead Camps. Nie było przypadkowe zachowanie Izraela, ambasador Izraela na spotkaniach z polskimi władzami. Te wszystkie zarzuty, te wszystkie próby oczernienia Polski i Polaków jako narodu miały na celu tylko jedno. Miały na celu przygotowanie gruntu pod to, żeby Polskę obrabować z jej majątku, żeby Polskę obrabować z jej pieniędzy. I my się na to dzisiaj tutaj nie godzimy. Polska i Polacy się na to nie godzą, żeby okradać nas z naszych pieniędzy na podstawie bezprawia, bezprawnych przepisów. Kończymy ze względu na... Jeszcze jedno słowo od pana posła Winnickiego. Szanowni Państwo, jako że zebraliśmy się pod ambasadą Stanów Zjednoczonych, chciałem z tego miejsca, w imieniu nas wszystkich organizatorów, zaapelować do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Panie ambasadorze, pokażcie, jako Amerykanie, że rzeczywiście jesteście naszymi sojusznikami. Bardzo prosimy, jako Polacy, jako przedstawiciele, myślę, nie tylko naszych organizacji, nie tylko tych, którzy się dzisiaj tutaj zebrali, ale jako przedstawiciele wielu milionów Polaków, pokażcie, że zależy Wam na sojuszu z Polską. Pokażcie, że zależy Wam na sojuszu z Polską. Pokażcie, że jesteśmy państwem, które traktujecie podmiotowo. Apelujemy, by pan prezydent Trump nie podpisywał tej skandalicznej, złodziejskiej ustawy. Apelujemy i prosimy o to, żebyście państwo również ten apel nieśli przez internet. Nie podpisuj ustawy. Nie podpisuj tego złodziejskiego aktu. Nie ugniemy się pod presją gangu międzynarodowych wyłudzaczy. Do zobaczenia. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. Rozwiązuję zgromadzenie. Proszę, żeby się wszyscy w miarę sprawnie rozeszli. Jeszcze pani doktor chwilę, tak? Jeszcze do Jawny jedziemy. No więc ja w imieniu tutaj wszystkich państwa zebranych, internautów i całego narodu polskiego chcę zwrócić się do prezydenta Trumpa. Prezydencie Trump, głosowałam na pana, wierzyłam w pana, słuchałam pana przepięknego przemówienia na Placu Powstania Warszawskiego, na ulicy Krasińskiej. Panie prezydencie, błagam pana, proszę nie podpisywać ustawy, która jest ustawą nielegalną. Proszę, błagam pana, bo nie może przyjaciel i sojusznik zafundować nam Anschlussu czy też drugiej Jałty. Wierzę w pana. Po angielsku. Okay, President Trump, I appeal to you. I voted for you. I believe in you. I was when you delivered your most fabulous speech, when you appealed to the Polish history, the history of Warsaw Uprising. And then you went to Germany and you said, what a fantastic difference, how Polish people love the Americans. And now, President Trump, I beg you, don't sign this act. Act S447. Thank you. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tak jak już powiedziałem, proszę, zgromadzenie jest już rozwiązane. Proszę, żebyście się państwo sprawnie rozeszli, nim nas ten deszcz pokara jeszcze mocniej. Dziękuję bardzo serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce! Polski Żydom! Nie oddamy! Polski Żydom! Nie oddamy! Polski Żydom! Nie oddamy! Polski Żydom! Nie, żydowskim kłamstwo! Nie, żydowskim kłamstwo! Nie, żydowskim kłamstwo! Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Polska i Polacy przede wszystkim potrzebują dzisiaj polityki. Powiedzcie nam to w twarz! Zapraszamy! Takiej, która nie będzie zależna od jednego mocarstwa. No jest to w pułapce. Ustawą IPN, ustawą o roszczeniach. Z tym, że właśnie mamy zablokowaną... Życzymy wam więcej otwartości, różnorodności i tolerancji. Dziękujemy za uznanie. I lekcji matematyki. Nie będzie długoterminowej umowy. Jesteśmy zblokowani przez politycznie niezależnie. Zamiast gadać o Budapeszcie nad Wisłą, polski rząd powinien zacząć brać przykład z Wiktora Orbana i zacząć grać na tych poczepianach i naprawdę zacząć spoglądać na Azję i azjatyckie potęgi i próbować zbalansować sytuację. Dzisiaj przede wszystkim musimy wyartykułować jasno, i tego nikt nie artykułuje, że Polska i Polacy to suwerenny kraj, który nie pozwoli sobie narzucać woli czy to Izraela, czy to Stanów Zjednoczonych w sprawie ustawy o IPN-ie, czy w sprawie ustawy reprezentacyjnej. Nie będzie takiej sytuacji. Nie może być. Nie ma takiej deklaracji. Tego potrzebujemy od władz. W związku z tym, czym są polityki, która zaczyna. Jaka to służba polityka? Już się służy, sam pan Łapiński.